I have a air. I have a apple. Apple air. Siemanko moi drodzy. Pamiętacie lewitację jabłka, którą wykonywałem w odcinku o budowie instalacji pneumatycznej w warsztacie? Dzisiaj chciałbym wrócić do tego eksperymentu i pokazać wam coś, czego w szkole najczęściej nie pokazują, a efekt jest naprawdę widowiskowy. Oczywiście w eksperymencie, który znacie z zajęć fizyki, chodzi głównie o zaprezentowanie działania prawa Bernoulliego, czyli krótko mówiąc o tym, że ciśnienie z zewnątrz utrzymuje te nasze jabłko tak jakby w tunelu niższego ciśnienia, które jest wywoływane właśnie przez sprężone powietrze wylatujące z naszego pistoletu. Jeżeli zainteresowało was to zjawisko fizyczne, no to dokładnie o tym mówią ludzie bardziej kompetentni i zostawiam wam linki w opisie do filmów na przykład Sajfana. A jeżeli najpierw chcecie sobie zrobić instalację pneumatyczną, to też zostawiam link do tego starego filmu. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec. W ostatnim odcinku już o tym wspominałem. To jest odcinek o łapaniu zer na maszynach CNC, ale nie tylko. Ale wiem, że po prostu dużo ludzi nie jest zainteresowanych tym tematem i mogło przegapić bardzo ważne informacje. Oczywiście wiertarka Parkside została zakończona. Dla tych, co jeszcze liczyli, że Janek się nie zgłosi, no to zgłosił się po odbiór i no, niedługo będzie maszyna u niego. Ale żeby nie było wam smutno, to dzięki patronom, a szczególnie w tym wypadku dzięki Karolowi, jedziemy z kolejnym, no tym razem testem. Będziemy testowali spawarkę, którą sobie wybierzecie. Wejdźcie do sekcji społeczność, tam jest ankieta. Zagłosujcie, którą mam przetestować, a potem znowu kogoś nią obdarujemy. No i oczywiście nie wiem, czy muszę to mówić, bo chyba widać jest to na filmie, że eksperyment, który wykonałem, niesie ze sobą pewną dozę niebezpieczeństwa, tak więc każdy robi go na własny użytek, a najlepiej nie zachęcam, bo po prostu ja go zrobiłem po to, żebyście wy nie musieli go robić. Dobra, serdeczne dzięki za uwagę, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach, może macie jakieś fajne pomysły na tego typu właśnie eksperymenty. Hej!